Witam wszystkich, zapraszam na bitwę naziemną. Pokażę wam bitwę tą, bo śmiesznie tutaj zdarzyła się sytuacja ze Sztagiem właśnie, tym pojazdem, czołgiem, którym teraz gram. Zobaczcie, będzie śmieszny moment. W tej bitwie grałem też z synem, także zdarzają się tutaj jakieś dziwne manewry. No, w każdym razie jedziemy na C. Nie pcham się tam do środka, bo tam łatwo szybko zginąć. Lepiej się tutaj... No właśnie, tu jest... Zdecydowaliśmy, że podjedziemy pod górkę, ale potem stwierdziliśmy, że jednak będzie ciężko. Więc wyjeżdżamy stąd. No i tam na C to już ktoś jest, już tam zajmują ten punkt, więc mogę spokojnie tam próć. Na B na środek nie ma co wjeżdżać, bo z każdej strony można dostać, a tutaj zawsze jest jedna flanka od strony muru. Nie można być spokojnym, co się dzieje. No dobra, zobaczymy, jak to się potoczy tutaj. Tam już widzę, że trwa wymiana. Atak czołgów. Fajnie to wygląda. Dobra. Wracamy do walki. Tu na razie nikogo nie ma. No jest pierwszy cel, ale... tutaj jest taka fajna górka, kamień czy kłoda, za którą można się fajnie schować, ale akurat na sztuga jest troszeczkę za wysoka. Nie wystaje nad nią. Trochę za mało. Tam jest jeden przeciwnik. No i tutaj oczywiście troszeczkę musiałem się klawiaturą z synem dzielić. No i dobra, ale to jakąś osłonę to daje, nie jest źle. Zawsze celowanie jest utrudnione. Mam customowe malowanie na tym sztagu. Na Nexusie. War Thunder Nexus. W Google, jak się wpisze, to jest strona, portal, który różne modyfikacje do gier skupia. I powiem wam, że zaskoczyło mnie, że tam będą modyfikacje do War Thundera. No ale są, jest tego trochę. Także polecam. Dobra, tu przejedziemy przez ten tutaj łuk. Będzie bezpiecznie. Tu jakieś wraki przeciwników. No i atakujemy tą lewą stroną tego fortu. No i tu naprawdę nieźle są miejscówki do chowania się i ostrzeliwania, także... Środkiem bardzo, bardzo rzadko mi się zdarza jeździć. Tutaj się chciałem schować za tą górą. Ale potem sobie uzmysłowiłem, że ktoś może na nią wjechać i będę miał chyba jak na widelcu. Więc się troszeczkę wycofuję. No i dobrze przewidziałem. Zaraz tu wyjechał ZIS-30, ale chyba miał za niską elewację, działa za... Nie mógł tak nisko opuścić lufy. No i tutaj na razie mamy przewagę z tych czołgów naszych. No. Już załatwiony jest. Jest tu T-34, tam jest BT-5. No i teraz no, oni mają spawn tutaj za tą górką. O, tu już troszeczkę się źle wpakowałem.
przeszkodziłem temu BT-5, ale na szczęście przeżył, więc nie było źle. Dostał tam gonga, ale... No widzę, że atakuje, więc nic poważnego się nie stało na szczęście. No i dobra, wjeżdżam na górę. No jest tam teraz tutaj trzech. A tutaj Panzer 2 wyjeżdża też. Dostał lufę. Zaraz dostanie chyba jeszcze... O, sporo wytrzymał jak na Panzera 2. Potem dostałem od T26 chyba, dobra. Drugi frag, Panzer 2 zaliczony. No i teraz tu się przesuwam za to T34. No i to był błąd, szczerze powiem. Bo tu zaraz wyskoczy na mnie, chyba ze 4 czołgi na mnie wyjadą. No i zaczyna się kanonada w tym momencie. Wyjechało na mnie Su-76, Panzer drugi i tam jest jeszcze drugi Panzer drugi. Także niezła nawalanka. Już w tej chwili nie mogę chyba jeździć. Tu mnie zajeżdża od tyłu. Także słabo to wygląda. No ale stoi. Jeszcze się trzyma ten sztak. No i to było śmiesznie. Naprawdę, kurde, już myślałem, że powinienem dawno zginąć. A mimo to... O, jeszcze naprawił się silnik. No i już myślałem, że może jakimś cudem wyjadę, ale potem się okazało, że tu z tyłu mnie zajechał ten T-34. I dostanę w tyłek od niego, także śmieszna sytuacja. No to chyba jest końcówka. Tak. Nie, jednak z przodu. Tu pewnie od tego działa samobieżnego dostałem. Także... Albo tu jeszcze był gaz, M3A1 wyjechał, także sporo tego było towaru. No i dobra, teraz bierzemy pancera 4, to jest chyba pancer 4F. No i jedziemy dalej na to C. Już wiem, że tam duże siły się pojawiły. No i tutaj jakiś niezmordowany koleś próbował mnie, w ostatniej chwili skręciłem, rozwalić samolotem, ale mu się nie udało. Zdążyłem skręcić. Więc tam chyba trochę mi tylko gąsienicę uszkodził. No ale pamiętam, że chyba w trakcie drogi tam na ten C to tutaj chyba ze 3 samoloty będą mnie atakować. Także... Trochę się działo, ale chyba też i ja coś tutaj samolotem będę się starał uskutecznić, ale nie wiem, czy się uda. O właśnie, mam już tu kasa. No i zobaczmy, czy się uda, czy też będzie popisowy lot. Dobra, czołg lekki. Chyba trafiony. O! Tam myśliwiec za mną leci. Dobra, gaz. Aj, tu nie udało mi się wyciągnąć. Niestety gaza nie ustrzeliłem. No, nie ma nic w powietrzu. No, super wyglądają te widoczki z tej kamery. Dobra, jest tu już Panzer 4 F1. No i następny. Aj, też było blisko. No, ostrzał był ostry, jeszcze ostrzał artyleryjski tu. W tym momencie ja też tam ostrzał artyleryjski brałem. Także zaraz tam z tamtej strony się ostrzał też mój rozpocznie. No, już chyba się skończył. No i teraz właśnie w tamtym miejscu wali moja artyleria. No i teraz widzę tutaj te Su-76. Kurczę, dużo wytrzymało. Jeden strzał z Panzer 4. Powinno dostać. Zmieniam tu trochę pozycję i szczerze powiem w złą stronę. Zmieniałem tę pozycję, bo wjechałem mu pod lufę. Znowu samolot. No i tu niestety trafił mnie. Dobra. Pokazało. Nie pokazało. Simon Ballister. Dobra, zobaczmy, teraz będę jechał. Jeszcze mam drugi Panzer 4, tym razem E. Mocniejszy.
Zobaczmy, co mi się uda nim zdziałać. Czy zemsta będzie? Uuu! Troszeczkę w złym momencie przełączyłem. No, zobaczmy, czy jedzie już tam. A, jeszcze go nie widać. Jest. No i dobra. A nie, to tym razem T60 trafiony. Dostałem chyba, tak. Zbiornik paliwa, spore uszkodzenia dostałem od niego. Ale czołg załatwiony. No i to Sojusz stąd chyba pojechało, albo ktoś się zniszczył. Bo widzę, że tu już nikogo nie ma. No i w tym momencie zauważyłem, że przegrywamy mocno, więc stwierdziłem, że jednak pojadę na środek. Może coś tam uda mi się przejąć, ale to już chyba było trochę za późno. Jest tam tutaj, z prawej strony ten. To działo samobieżne. Zobaczmy. No, tu go zauważyłem, no i pięknie mi się odsłonił. A zdążę. Jest! Zemsta, pięknie. 5 ragów. Udało się zemścić, także spoko. No i tutaj teraz niestety T-34, co prawda tyłem do mnie. Ale on... T-34 jest mocno pancerzony, także nie zdążyłem już nawet. Koniec bitwy. No ale śmieszna sytuacja była z tym sztakiem. Dużo, naprawdę dużo wytrzymał. 4 czołgi go atakowały. W każdym razie dzięki za oglądanie i do usłyszenia.